nasz dzisiejszy gość, urodził się w drugiej połowie XX wieku w Tarnowie. Jedzonkiem, jakie zapamiętał z dawnych czasów, jest rosołek, a ulubiony lody z dzieciństwa to pingwiny na patyku. Będąc dziecięciem, nie lubił zupy fasolowej i grysiku na mleku. Niedzielny obiad u rodziców to przede wszystkim pieczony kurczak z nadziewką, ziemniaczki polane wytopionym tłuszczykiem, ogórek kiszony, a na deser ciasto domowe. Smak PRL-u to dla mnie pasta jajeczna z bułką w barze mlecznym, którą zresztą lubię do dziś, mówi. Popisowe danie? Oczywiście dzisiejsze śledziki. Najbardziej egzotyczna potrawa, jaką jadł, to ślimaki, ale tak naprawdę najbardziej lubi odsmażane pierogi ruskie swojej żony, podane tuż po zupce pomidorowej ze świeżych pomidorów. Proszę Państwa, wiceprezydent Henryk Słomka-Narożański. Tarnowianie gotują w hotelu Tarnowia. Kolejna edycja. Dzisiaj będzie naprawdę męskie gotowanie, bo razem z nami prawdziwy mężczyzna. To po pierwsze. Po drugie będzie prawdziwe męskie danie. Prezydent Tarnowa, wiceprezydent Tarnowa Henryk Słomka-Narożański, społecznie wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, a hobbystycznie, no to już wiadomo, że gotowanie, ale także znany narciarz. Wszystko się zgadza? Też tak. Bardzo dziękuję, że zechciałeś przyjąć nasze zaproszenie. Powiedz, co zaproponowałeś na nasze spotkanie. Z tym gotowaniem to chyba lekka przesada, bo to nie będzie gotowanie, tylko przygotowanie dwóch potraw. Pierwsza potrawa to taka, która już ma bardzo długą tradycję, przynajmniej w mojej rodzinie, gdzie mama przyrządzała jeszcze przed laty, odkąd byłem mały, to zawsze pamiętam albo na imieniny, albo na Wielki Piątek, albo na Środę Popielcową, śledzie. Po prostu śledzie, tylko robione w sposób taki specyficzny, który właściwie są głównym daniem zawsze podczas imienin rodzinnych i różnych uroczystości rodzinnych. Czyli taki tradycyjny przepis, wreszcie tarnowski przepis, bo ja od dłuższego czasu tam polowałem, bardzo się cieszę. Przyjmijmy, że to jest poszukiwanie tarnowskiego smaku i tarnowski przepis. Czy śledziki to pierwsza sprawa? Śledziki, a drugie przy okazji produktu, które się wykorzysta do śledzi, sałatka cebulowa. To już jest wynalazek mojej żony znowu, która wie, że śledzie lubią cebulę i tym bardziej sałatka właśnie cebulowa będzie jak najbardziej na miejscu przy tych poprawach. Czyli tak naprawdę to przepisy kobiece, z tym, że w męskim wykonaniu i tego się trzymajmy. W męskim wykonaniu i w męskim później spożywaniu. W takim razie powiedzmy, co jest nam potrzebne do śledzi najpierw. Przede wszystkim śledzie. Śledzie solone a la Matias, kupione dzień wcześniej przed sporządzaniem potrawy. Cebula, podstawowy towarzysz śledzia. I przyprawy. Ocet, zwykły ocet, nie żaden winny ocet, tylko zwykły ocet. Ziele angielskie, listek laurowy, szczypta soli, pieprzu, trochę cukru, majonez, najlepiej kielecki, zwykły majonez i śmietana 18%. Dobrze, jak robimy te śledzie? Zaczynamy od zalewy. Około pół litra wody. Zagotować z około 100 ml octu oraz zielem angielskim i liściem laurowym. Tak jest. Potem przygotować cebulkę, to znaczy skroić ją, szatkować i zagotowaną zalewą zalać cebulę. Tylko ją sparzyć, po to, żeby zmiękła, nabrała smaku. Zalewę nie wylewamy do zlewu, tylko zbieramy do miseczki i ją później wykorzystamy do przygotowania właściwej zalewy. To znaczy, gdy ostygnie, zmieszamy jeszcze, dodamy jeszcze majonezu, śmietany. A śledzie wcześniej w jaki sposób musimy przygotować? Wcześniej powinno to być śledzie, jak wspomniałem, solone. Tak wtedy, kiedy moja mama jeszcze przygotowywała tą potrawę, to wtedy śledzie można było kupić tylko w beczkach i to solone, tak naprawdę solone. Ale teraz jeszcze też możemy w sklepach znaleźć śledzie solone, więc kupujemy dzień wcześniej, zalewamy mlekiem i one tracą tą swoją sól. Oprócz tego przejmują trochę smak mleka i stają się miękkie. Krótka suma dotychczasowych działań. Śledziki dojrzewają razem z cebulką w odpowiednich zalewach. Za chwilę będziemy ich kosztować, ale zanim to druga część naszej potrawy, czyli sałatka cebulowa. Sałatka cebulowa, tak. Co potrzebujemy do niej?
przede wszystkim cebulę, ale wykorzystamy tą cebulę, którą żeśmy w większej ilości pokroili do śledzi. Ona była zalana tą zalewą i ją wykorzystujemy, tylko ochłodzona musi być. Następnie groszek konserwowy, ogórki kiszone koniecznie, troszkę majonezu i śmietany oraz przyprawy, sól, pieprz. Czyli to moment, bo tak naprawdę jeszcze tylko pokroić ogórki. Tak jest. No proszę bardzo. A ja czekam na wydanie potrawy w restauracji. Śledź mamy na Rożańskiej i sałatka Małgorzaty. Dobrze zapamiętałem? Dobrze, bardzo dobrze. Piękne danie. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Myślę, że całość tworzy bardzo fajną kompozycję, bo tak naprawdę nieodzowne jest do tego również masło. Nie żadne inne substytuty tłuszczów, tylko tak masło i kawałek normalnego chleba. Normalnego. Tak to jemy. Tak. To może w takim razie spróbujmy sobie to nałożyć. Ja poproszę Ci o talerz. Może uda mi się tutaj wyciągnąć kawałek tego śledzia, bo rozumiem, że tak to mniej więcej tak robimy. Troszkę sałatki. Tak jest. Proszę obok bardzo. A tak jest. Rozumiem, że chlebem się już obsłużysz i masełkiem. Proszę bardzo, ja też sobie zaraz będę nakładał. Powiedz mi w międzyczasie, wspominałeś, że to przepis mamy, tak? Tak. Mama przepis pochodziła z Tarnowa? Moja mama urodziła się na wschodzie, w Brodach, na terenach byłego Związku Radzieckiego. I później w wyniku działań wojennych no, uciekła stamtąd z babcią, czyli swoją matką i siostrą do Tarnowa. Czyli to przepis może być troszkę kresowych korzeniach. Może być, bo prawdopodobnie takie śledzie też babcia robiła, która się już tam wychowywała i pracowała. Ja się bardzo cieszę, że przygotowałeś właśnie taką przystawkę, ponieważ wszyscy nasi goście dotychczas szli w drugie dania, bo jednak wygląda to efektownie, chociaż okazuje się, że i przystawka może wyglądać świetnie i dobrze smakuje. Słuchaj, w takim razie ja biorę się do jedzenia. Raz jeszcze bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że zechciałeś wziąć udział w programie i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się z jakimś fajnym przepisem, jeśli tylko będzie taka okazja. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Bardzo Ci dziękuję.